Dzień dobry, Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z góry przepraszam za brak kamerki w dzisiejszym odcinku. E, kontynuujemy speedruna. Przypominam, że gram do 10 pierwszych porażek. Póki co jeszcze e, żadnej porażki nie było. E, nawet remisu nie było, także też e, całkiem sympatycznie. Ranking 1263 szukam zawodnika, gram na 10 minut, komentuję, gram różne debiuty e, tak, żeby wszystkim tutaj e, było dobrze, że tak powiem. E, to znaczy będę próbował grać różne debiuty. I o nich opowiadać. Prze, przeciwnik zagrawa 4, gramy C5, e, Goniec C4. No właśnie, i znowu ten sam błąd bardzo często na początkowym poziomie, e, to znaczy u osób początkujących goniec C4 pojawia się bardzo często. No, nie polecam grać tego ruchu. Jest to ruch no, zły, po prostu zły, bo ja często mam też zagranie do centrum pionkiem. W razie czego? No, ruch D4. Dobra, ten ruch jest myślę, że też sympatyczny dla czarnych, dlatego że bijemy. Jak zbija Hetman na D4, to od razu skoczek na C6 i atakujemy Hetmana. Zyskujemy w ten sposób tempo. A jeżeli tutaj skoczek na przykład zagrałby na pole F3 z atakiem na pionka, no to ja wtedy mogę zastosować ruch E5. Jeżeli skoczek by mi zbił pionka na E5, to jest Hetman na A5 z szachem. I biorę sobie wtedy skoczka tego na e5, więc no, myślę, że białe tutaj popełniły proste dwa błędy już w pierwszych trzech posunięciach. No i to jest, to na pewno już nie jest dobra pozycja, można to próbować szybko wykorzystać, chociaż ranking zawodnika 1300, prawie 40, to nie jest aż taki mały ranking. Oczywiście nie każdy jest w stanie taki ranking od razu uzyskać. No dobrze, zobaczymy co zrobi przeciwnik, no bo teraz zamyślił się. I ciężko mu doradzić. Jakieś dobre posunięcie. Może już grać gambitowo i próbować grać C3. Jednak Hetman na C5 na D4. Dobra, skoczek zagrywa na C6, od razu atakujemy stępem Hetmana. Hetman gdzieś musi sobie uciec. Ciekawy jestem właśnie, czy zagra na E3, czy na D3. No oj posunięcie Hetman C3. Moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Goniec B4. Prosta pułapka. No przeciwnik na 5 ruchów, zagrał 3 no takie można powiedzieć błędy ten błąd był najpoważniejszy oczywiście no tutaj zdobywamy hetmana no i nie wiem w sumie co mam powiedzieć czasami na takim poziomie 1300 zdarzają się dobre partie bez większych przewinień a tutaj się okazuje że jednak przeciwnik popełnił straszną gafę no i leci po prostu hetman ciekawy jestem jaka będzie reakcja białych czy białe będą grać dalej czy już sobie darują te, tę partię No i tak też bywa, w sumie nie wiem co mam powiedzieć Zdarza się tak 5 ruchów i już jest partia przegrana Wprawdzie mata nie ma, ale Wiadomo, może warto grać do końca, oczywiście zawsze polecam Osobom początkującym grać do samego końca Gdyż dzieją się różne rzeczy ciekawe A nawet jak mamy przegraną i nawet jak przegramy to nie jest czas Zmarnowany, tak uważam, bo E, ćwiczymy cały czas e, taktykę, e, cały czas jakieś motywy, typu e, że staramy się na przykład e, grać w taki sposób, żeby już nie podstawiać, a nawet jak podstawiamy, to uczymy się tych motywów i potem można ich unikać. E, w, w każdym razie, praktyka czyni mistrza i warto, warto praktykować do końca. Wiem, że to jest trudne, że na przykład, jak ktoś podstawia tutaj Hetmana, no to w tym wypadku. E, nie zdziwię się, jak ktoś zrezygnuje. No ale warto na pewno grać do samego końca, na, przypominam, na takim poziomie początkującym. Wiadomo, zawodnicy zaawansowani, czyli arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi, czy też mistrzowie FIDE, powiedzmy, no to oni poddają się w pewnych momentach, bo wiedzą, że i tak nie mają szans, a przeciwnik jest na tyle doświadczony, że da radę. I to nawet jest tak trochę głupio, można powiedzieć szczerze, że zawodnik na przykład klasy mistrza międzynarodowego gra partię klasyczną, powiedzmy, i e, powiedzmy traci figurę w, nie wiem, w dziesiątym ruchu, czy w piętnastym i gra do końca. No, e, jeżeli nie widzi żadnych szans, no to nie ma sensu grać oczywiście. Jeżeli jest sytuacja skomplikowana i ostra, no to jak najbardziej, ale jak na czysto podstawia figurę, no to... To nie ma sensu oczywiście grać, tak uważam. Myślę, że większość osób tutaj się ze mną zgodzi, bo to też da się zauważyć na turniejach. No i zobaczcie, przeciwnik pomyślał troszeczkę i się poddał. Szukamy kolejnego zawodnika w takim razie. Lecimy. O nie, nie gramy z Rosjanami. Robimy bojkot, oczywiście. Szukamy sobie kolejnego zawodnika. OK, lecimy, znowu gramy czarnymi. Argentyna 1308 ranking D4. Chyba na D4 jeszcze nie grałem, po prostu D5, czyli gambitu hetmańskiego kolorem czarnym. Tutaj myślę, że wezmę tego pionka, zrobimy gambit przyjęty. Zobaczymy jaka będzie reakcja przeciwnika. Dobra, ruch E4 jest jak najbardziej znany no i teraz możemy sobie zastosować różne schematy dosyć ciekawym ruchem jest skoczek F6 dlatego też zagram, tutaj można też próbować grać E5 na przykład z bardzo ciekawą grą, ale zagramy skoczek F6, żeby atakować pionka i sprowokować przeciwnika do tego aby tutaj zagrał pionkiem na E5, nie zagrał pionkiem, ok tak też, tak też można więc teraz sobie zagramy posunięcie E5 teraz myk polega na tym, że jak będzie bicie na E5 to my wymieniamy hetmany i skoczek na, G, na G4 finalnie może sobie zagrać, ale to już poszło inaczej. Ja teraz muszę uważać, bo bardzo mi się chce zagrać taki ruch jak goniec B4, ale nadzieję się na szacha i nie będę mógł zagrać skoczkiem, bo mi tu pionek zbije, więc muszę przybrać jakąś inną koncepcję. Mogę zastosować małą pułapeczkę, to znaczy A6 z planem, jak goniec zbije, to mogę zagrać B5, ale goniec D3 będzie bronił pionka, bo planowałem sobie zagrać B4 i tego pionka E4 zdobyć, ale jednak to nie działa. No więc muszę tutaj. Y Muszę tutaj przemyśleć sprawę i może zagramy sobie ruch C6 z tą samą ideą, bo jeżeli zbiję tutaj e, goniec, to ja wtedy zagram B5. Goniec zagra sobie na D3, ja zagram B4 i odbiję pionka na D5. No i chyba to będzie lepsze w takim razie, e, lepszy układ. Jeżeli goniec na B3, no to B4 i tutaj też pionek na E4 będzie wisiał. O, tego to się w ogóle nie spodziewałem I przyznam się szczerze, że bardzo dobrze No, znaczy bardzo dobrze dla czarnych Białe oddały po prostu figurkę W takim układzie goniec daje szacha No to od razu tutaj na ostrzu noża gońce Stawiamy dwa pionki za figurę Myślę, że tutaj wybije skoczkiem z uwagi na to, żeby mieć potem fajnego skoczka na C5, ewentualnie skoczka na B6, bo jakbym zbił z Hetmanem, jakbym zbił Hetman, no to skoczek na C6 oczywiście nie ma tutaj wyjścia. No i w tej sytuacji mogę sobie próbować grać goniec na C5, goniec B4, nawet sobie mogę dać szacha. No dobra, widzę, że przeciwnik zagrał Hetmanem, e, broni Pionka. Ok, wyprowadźmy sobie e, w takim razie, teraz się zastanawiam. No tak, goniec c5, myślę, że to będzie dobry ruch, hetman b6 z planem tutaj ataku na pionka f2. Przy okazji jeszcze na b2 będę pionka tutaj spoglądał. Grozi teraz bicie na e5, no tutaj się w ogóle tego nie obawiam, bo robię roszadę i bicie na e5 jest niegroźne. Oczywiście teraz białe mogą zrobić roszadę jak najbardziej. Teraz też skoczek b6 jest możliwe, ewentualnie no bo teraz tak, skoczek b6, hetman c2, wieża c8, skoczek bije, goniec d4 i dobra nasza, chociaż jeszcze tu widzę, skoczek c6 jest obrona, no właśnie, więc trzeba się zastanowić i sobie troszkę to przekalkulować, wprawdzie figura więcej to jest już bardzo dużo, więc można zagrać sobie yy, tak trochę bardziej luźniej, aczkolwiek no trzeba uważać. Ja myślę, że w sumie myślę nad Hetman B6 i cały czas nad skoczek. Dobra, zagramy sobie skoczek B6. Ja niekoniecznie w sumie po Hetmanie C2 muszę grać wieża C8. Mogę też zagrać Hetman D6 z obroną tutaj i obroną tutaj. Jak skoczek mi zbije na E5, to ja nie. Mo, mo, w sumie mogę odbić na E5 Hetmanem. Jak mi zbije gońca, to ja wtedy odbiję tutaj. Hetman na B5, dobra, ale to jest w zasadzie to samo co sobie kalkulowałem, prawie to samo. Powiedzmy, tak można zagrać, ale Hetman chyba D6. Wszystko scala. Chociaż też widzę, że było bicie pionka na E4, to nie ucieknie. Na szczęście, my mamy figurkę więcej, więc większy luz. Powiedzmy, jakiś goniec G5, no to bicie tutaj na E4. Ciekawy jestem, czy wieża na e1 zagra, żeby bronić pionka na e4. Dobra, goniec zagrał, tutaj chce mi zbić. W porządku, no to co, wymiany są pożądane przez czarne, gdy mają figurę więcej i zbijamy po prostu pionka na e4. Jest dobrze, wszystko fajnie się trzyma. Wystarczy teraz zagrać, grać sobie w takich sytuacjach na spokojnie, czyli ustawić sobie wieżę na wolną linię powiedzmy w tym wypadku, Szukać takich podstawowych atutów i możliwości, żeby nie dać przeciwnikowi żadnej kontry przede wszystkim. No, widzimy wieża C1. Ok, tutaj wprawdzie mogę też zbić pionka, ale tak sobie myślę, po co mam to zrobić, skoro jak mi wybije, ja wybiję, skoczek wybije. No, wszystko jest ok, również u czarnych jest w porządku. To na pewno też jest dobry ruch. Ale bardziej mnie kusi takie zagranie jak wieża AC8, mimo wszystko. Oczywiście, tutaj może być wieża wtedy na C8, to wtedy wybije, chociaż nie mogę, bo wieża zbije na B6. I bym figurkę oddał, ale przeciwnik wybił. No dobra, widzimy, że na tym poziomie często jest tak, że jak jest jakaś, jakaś próba wymiany, no to widać, że często te wymiany są uskuteczniane. No więc. No więc spoko, że tak powiem. Dobra, Hetman A6. Tutaj przeciwnik chce mi zbić pionka. Ja mu na to pozwolę raczej, chociaż mogę też grać spokojnie, mogę też zagrać tutaj wieżą na C7. W sumie mogę zagrać wieżą na C7. Mówiłem, żeby grać spokojnie. No dobra, będę to kontynuował, będę grał spokojnie. Muszę też uważać na ósmą linię, dlatego że czasami wejdzie tu jakaś figurka i będzie chciał mnie przeciwnik. Zamatować, więc jakiś taki lufcik jest wskazany typu H6, typu G6. Może F6 w tym, w tym wypadku będzie w porządku. Przy okazji F6 broni pionka. To się będzie raczej dobrze trzymało. Jestem ciekawy, jak zagra przeciwnik. W sumie e, tak teraz patrzę, że niepotrzebnie tak długo myślę. Skoczek na H4. No i zwróćmy uwagę, że skoczek chce wejść na F5. Ja nie pozwolę mu po prostu tam wejść. Zagram sobie. Jak mam mało czasu, na przykład to sobie próbuję grać tak. E, po takie, staram się wymyślać takie ruchy, y, czyli dostrzegać jakąś groźbę, w tym wypadku skoczek f5 byłoby na pewno nieprzyjemnym ruchem y, i g6 temu, y, że tak powiem zaprzecza, y, przeszkadza, nie, zaprzec, nie zaprzecza no dobra, lecimy skoczek zbija na d4 na d5, mogę zbić skoczkiem na d5 pionka, tu się wszystko trzyma, wieża trzyma Jakieś F5 mogę za chwilę zagrać. Chociaż widzę, że też Hetman F3 może się szykować taka podstawka skoczek D2, bardzo prawdopodobna, ale chyba przeciwnik dostrzega. No jest teraz jeszcze w pionkach się wyrównało. Teraz mogę próbować grać Hetman, na przykład na C5 i tutaj spróbować wymienić. Skoczek na H4 stoi bardzo źle, nie robi nic pożytecznego w tym wypadku skoczki w centrum. Dobra, widzę teraz taką opcję. Że przeciwnik chce zagrać skoczkiem na F5, atakuje mi skoczka na E4. Teraz zastanawiam się nad biciem na E3, czyli uproszczeniem pozycji jeszcze bardziej. Hetman zbija tutaj, ja zbijam tutaj, król zbija i wchodzę ciężkimi figurami. Dobra, nawet nie muszę tego daleko liczyć. E, mogę sobie spokojnie teraz pozwolić na to, żeby oddać dwa skoczki za wierzę. Co z reguły nie jest dobre matematycznie, patrząc na to, ale w, tym, w tej sytuacji jest to akurat dobre, bo moja wieża z Hetmanem tutaj będą miały już wielkie pole do popisu. I zwróćcie uwagę, przycinek zbił na F7. W sumie nie wiem po co, bo mogę zbić teraz Hetmana albo dać za chwilę mata, więc wolę dać mata, wieża C1, wieża F1 i zbijam na F1 z matem. No, w sumie dziwię się, że tak przeciwnik zagrał. Nie wiem o co chodzi, ale mat wygląda ładnie. No to lecimy dalej. Kolejna partia. Już mamy 1300 przekroczony ranking. Fajnie. I znowu gramy czarnymi. Zobaczymy, jaki pierwszy ruch myśli nasz przeciwnik. Jest posunięcie E4. No dobrze, było C5. Prawdopodobnie było dużo dobrych debiutów. Zagrajmy sobie E5, czyli tak jak grają zawodnicy najczęściej, chociaż polecam obronę sycylijską jak najbardziej. Skoczek na C6. Ok, teraz pytanie: czy będzie partia hiszpańska, czy takie włoskie klimaty? Pogoniec C4. Skoczek C3. Dobra, wiecie co? Zagram posunięcie F5. To na pewno jest takie ostre zagranie. Nie wiem nawet jak to się nazywa fachowo, czy to jest jakiś gambit, czy nie, ale spróbujemy zagrać ostro. Jest 3 czyli już goniec nie wychodzi aktywnie, czyli plan z jednej strony się udał. To taki trochę gambit królewski odwróconym kolorem. Moim planem będzie szybki, zdecydowanie szybki rozwój, więc. Gram sobie, mogę goniec C4, ale boję, boję się takiego skoczka na E4. Znaczy nie boję się, ale na, będzie bardzo niewygodny, więc zagramy sobie najpierw D5, żeby uzyskać silne centrum i nie wpuścić tutaj skoczków. Przede wszystkim skoczka na E4. Dobra, widzę tutaj tak, jest związanie. Ok, yy, w takim razie, chyba na spokojnie goniec E7, wszystko się przytrzyma. Bo Hetman, pionka na D5, musi bronić. Planuję szybko zrobić Roszadę. I przede wszystkim też zbić pionka na F5. Tu mnie przeciwnik zaskoczył, bo przecież ja mogę zbić po prostu. Tylko pytanie, czy ja chcę to zrobić. Wiecie co? Nie chcę zbijać pionka. Ja tu postawię jednak na szybki rozwój, czyli Roszada. Aczkolwiek jeszcze zastanowię się, bo bicie na G4, bicie na E7, bicie hetmanem i bicie tutaj. Nadal pozycja wydaje mi się świetna czarnymi, ale jednak zrobię roszadę. Ja jestem takim zwolennikiem jednak jak najszybciej zrobić rozwój i wtedy próbować coś działać. No, i zobaczcie, teraz jest jeszcze lepszy układ dla, dla czarnych, bo już mam roszadę, więc w ciemno. Teraz bije pionka na G4 i tutaj mi się wieża fajnie otworzyła. Jeszcze przy okazji mogę gońcem cały czas na F5 kontrolować. I teraz po wybiciu na E7 ja również mogę skoczkiem wybić, bronić pionka tutaj na D5. Także widzimy już po ośmiu posunięciach, białe za bardzo nie mają dobrej pozycji i to nie mówię w ten sposób, żeby kogoś tutaj specjalnie czy obrazić, czy, czy coś w tym stylu, ale no, no nie grają białe w sposób dobry. W tym, w tym momencie. Teraz tak, teraz się zastanawiam, bo przeciwnik chce otwierać tutaj gońca, no, uderzył w centrum piątkiem D4, słusznie, Próbuję zamieszać. Jak w takiej sytuacji się zachować? Mogę spróbować wieżą zbić tutaj, tutaj wybicie, tutaj wybicie, Trochę się komplikuje, ale najbardziej narzuca się posunięcie E4 i wiecie co tak zagram? Nawet nie będę za dużo liczył, no bo pionki w centrum zawsze solidne, tutaj zdążę na F5 wybić, skoczek na E5, to mnie zastanawia i to raczej będzie zagrane. Ale ja myślę, że to nie jest y, jakiś problem czarnymi, bo jeżeli zagra skoczek, skoczek na E5, ja wybiję skoczkiem z G. Tu będzie skoczek atakowany przez Hetmana, wtedy, więc trzeba skoczkiem z G. Pionek wybije i poszukam wtrąconego ruchu jakiegoś, może typu D4. Skoczek E4, goniec na F5. Oj, ten ruch mnie bardzo zaskoczył i myślę, że. Yy, no przeciwnik tutaj po prostu nie dostrzega dużo opcji, więc y, to na pewno nie jest dobre posunięcie, mogę wybić. Potem mogę wybić tu i po prostu zacząć zbierać pionki. Z drugiej jednak strony. Y, z drugiej jednak strony. Kuszące jest bicie na F2, żeby jednak króla wyprowadzić trochę na spacer. To może być ryzykowne i w sumie niepotrzebne tak naprawdę. Y, więc w tej sytuacji wydaje mi się. Że chyba zbijemy sobie na H2 tak po prostu, chociaż nie za bardzo mi się chce ten ruch wykonywać. Bardziej bym tutaj jednak się kusił na F2. Hmm. To są takie dylematy, czy chcemy grać spokojnie, czy chcemy grać. Jednak spróbujmy na spokojnie może. Wybijmy po prostu materiał. Wezmę pionka na F5 i będę miał czystego pionka więcej. Eee, grając czarnymi mi czysty pion więcej. Mogę oczywiście jeszcze tutaj wybić. Eee, I na końcu. Jak Hetmanem wybije na G5, skoczek zbije. No nie za bardzo mi się to uśmiecha. Jednak, ale jednak chyba tak zrobię. Wybije, wybije, czyli zamieszamy dalej. Skoczek pionek wybije tutaj. Mogę też finalnie zbić tutaj. Najpierw gońcem jeszcze bronię na H7 trzymając pozycję, ale teraz tak. A jednak wolę tutaj troszkę poryzykować, zbijemy tutaj. On raczej zbije, tu zbije, tu skoczek zbije, tutaj Hetman F4 z atakiem i atakiem skoczek H8 zbije. Będę groził matem, a ten skoczek będzie miał problem. Przypuszczam, że tak może nastąpić. Jeszcze wieża G2 w sumie jest trącenie, ale to ja wtedy po prostu zbijam pionka. Czyli policzyłem sobie tutaj taki wariancik. Mam nadzieję, że to się uda. Podsumowując w ogóle już początek tej partii, mogę stwierdzić, że warto tak próbować grać z zawodnikami na tym etapie rankingowym w miarę ostro i już troszeczkę się przeciwnicy zaczynają gubić. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że nie każdy lubi grać ostre pozycje, ale myślę, że warto, bo to na pewno kształtuje w jakimś stopniu. Taktykę szachową. Dobra, przeciwnik po prostu wybił. Wybił. Hetmanem zagrał na h4. Chcę wymienić Hetmanem. No dobra, zgadzamy się na to. Wieża wybije. Skoczek zbije tutaj. Ja bym chciał bardzo zachować tego pionka, ale już mam plan. Bije na d4, grożę na c2 widełkami. Pewnie przeciwnik zrobi długą roszadę. Ja zagram c5. On zagra tutaj i ja zagram tutaj. Hmm, w sumie teraz tak się zastanawiam, czy to było dobre już po ruchu, ale. Dobrze zagrał mój przeciwnik. Dobra, yy, powiedziało się A trzeba powiedzieć B. No skoczek zbije na D5. Trochę niebezpiecznie to wygląda. E, tutaj jest szach. E, ja muszę zbić wtedy tutaj szach. Jeszcze raz, na F5 zbijam, skoczek 7, król H8. Zbicie tu do końca. Oj! Yy, tak, to się będzie chyba trzymać wszystko. Zaraz zaraz. Goniec zbije, wieża bije. A na końcu mam. Ale dużo pionków z tej strony. Dobra. E, chyba to podziała. Tak trochę z lenistwa już po prostu zbijam te pionki, przyznaję się szczerze, za dużo tutaj już nie kombinuję, przypuszczam, że przeciwnik dostrzeże taki ruch skoczek e 7 bo to się narzuca, król H8. On może tutaj walnąć skoczka, który broni gońca, czyli cały czas taktyka, dobra, król H8, jeżeli będzie bicie bicie i skoczek, to mam G6 na końcu. OK, czyli poszło trochę łatwiej. Zbijam wieżę, mam przewagę pionków. Tutaj ósma linia jest wolna, skoczek zbija. No i cóż w tej sytuacji wystarczy zrobić? Przede wszystkim widzę też wieża D D5. W tej sytuacji będę chciał wykorzystać przewagę pionków na skrzydle królewskim i będę chciał tymi pionkami próbować chyba tam... Iść, ale y, to nie jest tak, że te pionki muszą iść od razu. Ja tu mogę przygotować to troszeczkę i wprowadzić po prostu wieżę na F8. Y, wieża D5, wieża F8. I o, jednak tutaj, czyli tak, w sumie. No dobra, no to grajmy prosto w szachy, brońmy swoich pionków. Wieża E8. Licząc pionki, mam dwa więcej, więc to jest dużo, to jest bardzo dużo. Tak, goniec G2 tutaj atakuje. I teraz mogę, w sumie, zastosować pewnego rodzaju pułapkę. Zagram G5, i jeżeli wieża wybije, to ja to po prostu wybijam, i gram skoczkiem, i idę szybko królem. Jeden pion więcej też mi wystarczy, bo chcę tak uprościć pozycję. W sumie mogę zagrać tu i to po prostu bronić, ale zagram G5, czyli próbuję już króla wprowadzić do centrum. Jeżeli zbiję goniec, no to wtedy skoczek D6 i jest też pozamiatane F3. Wybijam. Pionek wybija na E4 i mam dwa pionki więcej. Też jest wygrana pionkówka. No, ten ruch jakoś mnie nie zaskakuje specjalnie. Teraz gramy sobie E3, czyli. Zyskuje jeszcze silniejszego pionka w tym wypadku. G5 bardzo fajnie wspomaga w ogóle. Zobaczcie, nie ma ruchu F4, dosyć prosto to wygląda. No, i teraz to jest kwestia tylko myślę takich spokojnych posunięć, które nie pozwolą przeciwnikowi na żadną kontrę. Dajcie znać w ogóle, czy coś takiego wam się podoba. Znaczy ja wiem, że speedruny są popularne i jednak lubimy te speedruny. Ale czy to co ja mówię, to czy, czy do Was przemawia, moi drodzy? Oczywiście staram się tutaj też trochę uczyć. No dobra, teraz H5 myślę, że H5, bo zawsze H4 wieża nie ma wejścia królem na F6 zagram, zawsze mam też skoczka na D4 Goniec jest nieaktywny. Dobra, idziemy sobie królem na f6. Król do centrum. Oj, przeoczyłem w ogóle widełki, zobaczcie. Jednak za szybko też zagrałem, też mi się zdarzają przeoczenia, to jest normalne. Ale jednak przeciwnik zagrał jeszcze szybciej. No to teraz już naprawiam ten błąd. Dajemy szacha i zbijamy po prostu wieżę na f1. I to powinno dobrze zadziałać w tym wypadku. Tak, ruch już tutaj deklarowany. No to zagramy sobie w sumie E2. Król musi na E1 i e, też mogę G4 przepchać. Nie muszę koniecznie zbijać. G4 nie pozwala zagrać gońcowi na F3, a to nie ma znaczenia. E, tutaj sprawa jest już prosta. Król F5, e, zbijam kolejnego pionka i doprowadzam. W sumie w zasadzie mógłbym tymi pionkami już maszerować bez, e, bez żadnych skrupułów. Taki pion tutaj nie ma znaczenia. E, no dobrze, zbiję jeszcze tego pionka. W sumie mogę Król E3 zagrać. O, i teraz wierzą na D8 albo F1, chyba D8, i daje mata w następnym ruchu. Pata nie ma, bo wiadomo, pionki jeszcze idą i jest mat. Dobrze, lecimy z kolejną partią. Przeciwnik 1338, zagrajmy sobie ruch E4. Przeciwnik przerwał grę, no dobra, szanujemy. Lecimy dalej. 1457 świetnie, duży ranking, e, fajnie i posunięcie E5. No dobra, chyba przyszła pora na jakiś gambit północny. Spróbujemy zagrać D4. Zobaczymy, jak tam gambitowo zawodnicy sobie radzą. C3 Będziemy oddawać pionki i goniec na C4. Czy pionek weźmie na B2? Liczę na to. Gambit teraz. Y Gambit centralny, nie północny, czy to gambit centralny? Już w sumie widzicie, tyle lat gram w szachy i nie wiem, jak to się wszystko nazywa, także e, na pewno mnie poprawicie w komentarzach e, z racji tego, że tego nie gram w ogóle. Goniec B4 szach, no dobra. Goniec B4 szach, myślę, że po prostu skoczek na D2. Wybił, Hetman wybija. Pozycja białych uważam, że jest fenomenalna. Dwa pionki mniej, ale te gońce tak tu strzelają. Że ja bym się po prostu bał. Przy okazji atakuje Pionka, więc trzeba zareagować. Król F8 wydaje się takie logiczne. Skoczek F6, wiadomo, E5 od razu atakujemy, nie ma wyjścia. Dobra, Hetman E7 i w tym wypadku chyba zagramy sobie skoczek E2, bo wtedy będę mógł zbić tutaj. Skoczek będzie musiał się poruszyć czy skoczek na f3, on wtedy będzie mógł zrobić ruszadę, ale on ruszadę i tak będzie mógł zrobić. Skoczek e2 sobie zagrajmy, żeby jego skoczek mógł się, musiał się od razu, od razu poruszyć i tutaj w sumie dobrze zagrał tym hetmanem, muszę przyznać. Teraz się zastanówmy, jak to dalej wykorzystać. Hetman e3 to dostanę tutaj szacha, to będzie dosyć nieprzyjemne. Dobra, teraz tak dobrze zagrał w sumie, się tak zastanawiam. I muszę bardzo uważać, bo Hetman D4, Hetman tutaj i goniec C3 skoczek bije i pułapka. Dobra, lecimy z pułapką. Jestem prawie pewny, że zagra hetmanem na b4 z ceniem. prawie pewny. Tutaj skoczek na, C, na, C, na c5 raczej powinno być zagrane. No i tak w sumie czarne mogą się nieco wybronić, ale i tak mi się pozycja biała mi podoba. Po prostu wtedy zrobię szybko roszadę. Tak, byłem przekonany, że ten ruch zostanie zagrany. Czyli mamy goniec na c3, skoczek e2 się przydaje, skoczek zbije, ja goniec na f7 i zgarniam hetmana. Goniec na C3, raczej te, to przeciwnik przeoczył. No i teraz, y, gdzie on może zagrać? No, skoczek wybił, właśnie i teraz mamy strzał na F7. Jak to w ogóle w figurach zostało? Tak, to chyba figurowo wygląda dobrze. Goniec F7 i zbieram Hetmana, ale dzisiaj powiem Wam szczerze, taki ciekawy speedrun, bo dużo takich błędów się pojawia, które często się mogą oczywiście pojawiać i warto sobie też to wziąć na swój warsztat. I starać się nie popełniać tych błędów. Przede wszystkim goniec C4. Bardzo częsty błąd w pierwszej partii. Także no widzę, że tu przeciwnik. Mogę jeszcze zrobić ruch wtrącony. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Po prostu, chociaż jak chcę zrobić roszadę, to mogę zrobić tak i tak. Co zrobimy w ten sposób? Ja sobie jednak zrobię Roszadę. Hetman, hetman jeszcze mogę, może zbić tu w sumie tego pionka, ale nie atakuje niczego. Chyba że król zagra na ósemkę. Jak zagra gdzieś na ósemkę, to ja wtedy walnę tu, bo będę groził biciem na C8. A ten król tak ma problem, on gdzieś tam musi. Okej. Okay. Yy, no to rosza z Roszadą się chyba pożegnam. Wolę jednak zbić pionka z szachem. Potem wezmę skoczka. No i sytuacja powinna się tutaj chyba sama rozstrzygnąć. Grunt, że tutaj jeszcze przeciwnik nie ma wyprowadzonych figur. Hetman trochę go tutaj paraliżuje. F4 w drodze. I potem wieże trzeba będzie wprowadzać. Tak, F4, pionka bronić trzeba. Myślę, że król F2 też jest ok, ale wprowadzimy sobie wieże na D1, wieże na C1. Takie rzeczy chyba tutaj można stosować. Wieża D1. Skoczek wprawdzie na f6 jakiś widzę, ale mm, no tak, skoczek f6 jest w sumie ciekawe, ale po prostu odejdę królem i tyle. Dobra, przeciwnik będzie mi tutaj szykował szacha, więc sprytnie zagramy sobie królem na f2, schodzimy z tego związania, schodzimy sobie z wtrąconego szacha, skoczek na c5 prawdopodobnie musi zagrać. Wtedy możemy dać szacha, jeżeli król pójdzie na G8, zbijamy tutaj. Aha, będzie goniec e 6 i wieża zbroniona. To jednak to nie będzie tak łatwo działało. Mamy Hetmana za dwie lekkie figury. Nawet można wieżę poświęcić za jakąś lekką figurę, żeby uprościć grę. w takiej sytuacji, no, myślę, że po prostu wprowadzić kolejną wieżę trzeba i kontrolować tutaj te pozycje. G5, ok. Są takie zadymki. Ja tu wtrącam od razu ruch wieża D, 7. Jak będzie nawet bicie, to po prostu zbijam skoczka. No i nawet nie ma się co zastanawiać. Bierze za dwie lekkie. To jest jeszcze większe uproszczenie. Tak po prostu. O tu jestem zaskoczony. Czy ja tu daję mata za chwilę? Król E8. Mogę też tak w sumie zbić. A mogę też dać tutaj szacha. E, zaraz. Hetman. Tu. Wieża i tutaj daje matę. Dobra, mat jest szybszy. Wieża musi się zasłonić na 8. na F6. Czyli jest szybki mat. Dobra. Yy, dzięki za uwagę. Mamy sympatyczny ranking 1338. Yy. Żadnej póki co porażki. Mam nadzieję, że kilka partii tutaj Wam przypadło do gustu i coś tam dla siebie wyciągnęliście. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego speedrana. Pozdrawiam. Hej.